witam się z Wami serdecznie, tak nietypowo, bo dzisiaj testujemy nowe rozwiązanie i transmitujemy dla Was makijaż w trochę innym wydaniu, trochę innym stylu. Ze mną Paweł Borkowski, Tadeusz Adamowicz i robimy gwiazdkowy makijaż, bo dzisiaj mamy taką piękną gwiazdkową sesję, więc bądźcie z nami, jakby nas zrywało, to przepraszamy Was najmocniej. Będziemy testować to nowe rozwiązanie, mam nadzieję, że nam się uda, bo dzisiaj naprawdę wymyśliliśmy, Paweł wymyślił przepiękny gwiazdkowy makijaż, zresztą zobaczycie. Jedziemy, słuchajcie, zaczynamy od pielęgnacji. Oczywiście tradycyjnie był tonik, serum, a teraz krem. A który krem wykorzystałeś? Revitalizing Supreme Light Plus. A, czyli ten... Ten beztłuszczowy, tak. Żeby za bogato nie było. A powiedz Paweł, który krem pod oko polecasz, który się nie będzie rolował w makijażu? Advanced Night Repair Concentrate Matrix. Czyli ten w słoiczku, czy ten... Ten taki ze szklaną szpatułką, tak. Ten szpatułką, tak. Ale dzisiaj tylko nałożę u Ciebie. No właśnie, bo ja na przykład mam bardzo duży problem z kremami pod oko, że mi się po prostu... Że mi się większość z nich, tych bogatych szczególnie, one na noc są super. Ja w ogóle lubię taką troszkę grubszą warstwę dać kremu pod oko na noc, ale pod makijażem bardzo często mi się wałkują. I... To jest naturalne akurat. Bo one są bogate i rzeczywiście no, ta formuła jest zbyt bogata pod make-up i w kontakcie z pudrem powoduje, że coś tam się zacznie rolować. Ale to najczęściej dotyczy właśnie kremów pod oczy. Jeżeli chodzi o ten koncentrat, to jest koncentrat, dlatego też ma lżejszą formułę niż krem. Stąd on się właśnie nie roluje, pomimo tego, że jest na noc, ale również na dzień. No, ma znakomitą tą szpatułkę, którą wykonujemy sobie różne rodzaje masażu, bo wcześniej była spirala, czyli taki drenaż. Teraz też mamy taki masaż odprowadzający limfę. Super. Można też 360 stopni. No tak, no właśnie, ja też smaruję sobie na noc kremem powiekę górną. Żeby ją trochę odżywić. Tak, bardzo właściwie. Tak. I właśnie często jak jest bardzo bogata konsystencja kremu, to mimo demakijażu rano, czyli nie demakijażu, tylko umycia twarzy, wyobraź sobie, że przy tych bogatych konsystencjach kremu potrafi mi się w ciągu dnia odciskać tusz na powiece, a kiedy nie używam w ogóle żadnego kremu na noc, no pod oko, to się to nie dzieje. Czyli te kremy są na tyle jakby bogate, że one... One pracują cały czas. Tak, pracują pomimo nawet zmycia tego produktu. Więc... Dlatego Cię zapytałam o to. Wiesz, że w końcu mam ten produkt. Masz olejek? Mam w końcu olejek. Słuchajcie, to jest super. W ogóle ta seria różowa do pielęgnacji ust jest świetna. Jeżeli chodzi o olejki. Znaczy, jeżeli chodzi o w ogóle pielęgnację ust, bo tam jest i peeling, i taka pomadka powiększająca optycznie usta, bo ona szczypie delikatnie, podrażnia jakby delikatnie usta. Miętol chyba, tak? Tam jest mentol? Tak, dokładnie jest mentol. Natomiast no, taki efekt odżywienia jest, że ja jestem w szoku. Tak, ale ten olejek to jest właśnie, ja go poznałam dzięki Pawłowi. No możesz mówić. Kolejny jeszcze nie. No właśnie. A że dzisiaj malujemy usta na czerwono. No bo świąteczna śnieżynka, świąteczny make-up, gwiazdkowy make-up, no to nie wyobrażamy sobie tego inaczej jak właśnie z czerwonymi ustami. No to pamiętajcie, że przy trwałych kolorach nawilżenie i w ogóle pielęgnacja ust jest kluczowa. Tak. Na pewno nie będzie matu dzisiaj, będzie to kremowa pomadka, bo mat jest raczej do takich bardzo mocnych, graficznych makijaży. Tak. Prawda? On się odznacza. Z bakingiem. Dokładnie. Z ostrą tapetą, że tak to nazwę. Bardzo dobrze, tak, dobrze powiedziane. No właśnie, a że ja ostatnio stawiam na taki bardziej, no nie chcę mówić naturalny look, no bo to jednak jest makijaż, tak, ale taki look pracujący cały dzień, taki dzienny powiedzmy. Ale kobiecy, tak. To jest taki powiedzmy prêt-à-porter do noszenia, dokładnie, tak, nie tak. Od couture, bo tak, wiadomo, tak, to jest makijaż jak najbardziej. Myślę, trafne. I trochę na Instagramie właśnie mnie już mam przesyt z tych makijaży takich bardzo mocnych, takich bardzo. Już nawet nie chodzi mi o kolor oka, czy wiesz, czy usta, bo to jest fajne, kiedy kobiety się tym bawią, ale taka macha na twarzy, tak, która nie, to jest przerażające. Nie wyraża nic, bo to już jest taki poziom krycia, że tam nie widać że takich mikro, nawet wiesz, drgań powieką, czy kurczę, tych zmarszczek, bo to po prostu jest już tak, wiesz, tapeta na tapecie, nie? Dokładnie, no. Ale poza tym ja też się zastanawiam, dla kogo ten makijaż, bo generalnie ja widzę tylko te makijaże na zdjęciach. No, laski tak. Robią zdjęcia, wrzucają i koniec, to zmywają się. A jeszcze dochodzi zbroja, prawda, bo tutaj jest całe wymodelowanie rozświetlaczem, to jest porażka. Dokładnie. Marta, teraz to co robię, to tak, zmieszałem Double Wear, podkład Same Place Makeup, z serum Advanced Night Repair i to jest trik, który stosuję zawsze i zawsze u Ciebie. Tak, nie wiem, czy zauważyłaś, tak, ale tak, ten trik się sprawdza i dzisiaj, uwaga, testujemy nowy kolor. Aczkolwiek wiem, że ten kolor będzie dobry. Tak. Widzę, no.
Tak, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale na stronie Estée Lauder macie możliwość poprzez taką aplikację na telefonie. Znaczy, musicie po prostu otworzyć stronę przez telefon i tam jest możliwość dobrania koloru. Włącza się wam się wasza kamerka na telefonie i po prostu musicie stanąć w świetle dziennym, czyli żadne sztuczne światło, tylko najlepiej przy oknie w ciągu dnia. I system dobiera wam, jaki odcień podkładu powinniście stosować. I co jest najlepsze? Że mi właśnie podpowiada zawsze ten C. A ja, nie, no to jest super. Pięknie wygląda, nie? No to jest idealne. Tak, to jest 2C1, no. Pure Beige, czysty tak. Beige. Tak. Dużo lepszy niż 2N1, który do tej pory stosowałam. Jest numerem 1 w ogóle, jeżeli chodzi o sprzedaż podkładu. Tak. Naprawdę? Tak, a jeżeli chodzi o ten podkład, mhm. Pure Beige, to ja jeszcze może tylko wytłumaczę, że ten podkład, ze względu na to, że ma w nazwie czysty beż, mhm. powoduje, że na twarz wygląda absolutnie nieskazitelnie i naturalnie. No właśnie. Dlaczego? Dlatego, że nasza skóra, gdyby była żółta, to była tylko i wyłącznie żółta. Mhm. Gdyby była różowa, no to byłaby tylko różowa. Tak. Ona potrzebuje tych tonów, mhm. żeby zneutralizować wszystko na maksa, ale ten róż musi przeważać. No tak. Bo róż odświeża, dodaje żywotności skórze. Mhm. No i wtedy mamy pewność, że... A powiedz mi, jak z trwałością Double Wear'a, jeżeli zmieszamy go z właśnie serum Advanced Night Repair? To jest zadziwiające, ponieważ na trwałości nie traci absolutnie. Naprawdę? 24 godziny możesz go nie zmywać, spokojnie. Właśnie się tego zawsze boję, bo ja sobie mieszam go, kiedy robię zdjęcia, nie? Wiem, aha. że wtedy będzie ładny taki właśnie lekko glowowy, że tak powiem, efekt. I bardziej pracujący będzie ten makijaż na twarzy. Natomiast kiedy wymaga mnie zawodności, to zawsze sam Double Wear. W sensie wiem, że na przykład cały dzień muszę funkcjonować, ten makijaż musi wyglądać nieskazitelnie, wówczas po prostu sam Double Wear. Ale jeżeli mówisz, że na twarz nie traci, to nie. Spróbuję. Spróbuj koniecznie, bo ja uważam, że to połączenie jest absolutnie genialne i na nowo można odkryć podkład Double Wear. Bo oczywiście kobiety, które nie zajmują się profesjonalnym makijażem, powiedziałbym, nawet nie zajmują się makijażem na co dzień, tyle tylko co nakładają podkład na wyrównanie kolorytu, no one często wydają negatywną opinię podkładowi. A to dzieje się tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ nie znają możliwości zakresu tego podkładu, który jest absolutnie fenomenalny. Wiesz co, jak ja czasami oglądam jakieś filmiki czy Insta Stories kobiet, różnych kobiet, jak malują się, to chyba nie ma dwóch kobiet na świecie, które by robiły to w taki sam sposób. W sensie, każdy robi to troszkę inaczej. Oczywiście. Jedna nakłada palcami, inna bombeczką, jeszcze kolejna wciera pędzlem. I każdy musi chyba wypracować też swoją metodę, bo nie ma idealnej metody takiej, która by pasowała absolutnie każdemu. Ja nigdy nie zapomnę, jak czytałam kiedyś wywiad z makijażystą, tylko teraz nie pamiętam, jak się nazywa, Beyoncé, który uważa, że tylko i wyłącznie palcami, bo wtedy się rozgrzewa i tak po prostu to się lepiej się trafia i tak dalej. I ja przez wiele lat stosowałam tą metodę, ale prawda jest taka, że mój makijaż zaczął nieskazitelnie wyglądać dopiero wtedy, kiedy zaczęłam go nakładać gąbką. W moim przypadku gąbka na mokro, jeszcze używam mgiełki tej Estée Lauder Set and Refresh. Aha, tak, Refresh. I wtedy mam więcej czasu na rozprowadzenie podkładu, nie? Jak ktoś nie jest makijażystą profesjonalnym, to też wam daję tip, kochani. Jeżeli boicie się, że podkład za szybko wam zastygnie na skórze, to zawsze możecie go nakładać na mokro, czyli lekko zwilżyć twarz mgiełką i wtedy macie troszkę więcej czasu na pracę na podkładzie, prawda? Oczywiście, jak najbardziej. Teraz tak, kolejny krok, który to będzie korektor, znowu mój ulubiony, od jakiegoś czasu. Słuchajcie, to jest korektor Duo Instant Fix Concealer. A jaki użyłeś kolor? 2N, bo ten akurat, tutaj nie ma problemu, że ja mieszam tonację. Mhm. To wręcz nawet dobrze wychodzi, bo bardzo naturalnie skóra wygląda. Nie trzymamy się po prostu, nie będzie tego takiego efektu maski. Te tonacje będą przenikały jedna przez drugą. To jest w ogóle niesamowite. Tak jak widzicie, słuchajcie, ja tutaj nakładam to taką bardzo szybką techniką, tak, bo też chcemy wam pokazać, że ten make-up nie musi wcale trwać 3 godzin. Tak. Już takie pokazywaliśmy tu kiedyś, ale no jakby jesteśmy tylko ludźmi i fajnie jest tak raz na, nie wiem, wesele, ślub, czy pomalować się tak długo, pieczołowicie, ale z drugiej strony zazwyczaj na co dzień nie mamy tyle czasu, więc też ja staram się was ośmielać i Paweł też to robi u siebie, więc zapraszam was też serdecznie na profil Pawła. Oznaczę wam w komentarzu później, żebyście mogli łatwo tam trafić, że ten makijaż absolutnie nie musi być długotrwały, żeby był piękny. Oczywiście, bo wystarczy kilka ruchów. To, co jest najważniejsze, to precyzja. Mhm. Mam na myśli precyzję, żeby nie było... Głośniej? Nie, ciszej. A, ciszej. Głośniej, no, powiedziałem. Nie słyszę cię. Ja mam problemy ze słuchem, kochanie, już nie za lata. Mamy mówić głośniej, będziemy mówić głośniej.
Dobra, Paweł, kontynuuj. Na czym że precyzja. Tak, precyzja, czyli chodzi o to takie wycieniowanie pomiędzy przejściem czy korektor z podkładem. Mhm. Na odwrót różnie ludzie nakładają, różnie kobiety nakładają, czasami najpierw korektor, potem podkład. Ale ja ci powiem, z czego to wynika w ogóle, ten brak precyzji. Bo ja na przykład teraz, kiedy już tak dłużej siedzę w tych make-upach, że tak to nazwę, i widzę, jak ważne jest to na przykład, wiesz, moją zmorą, zresztą Janek to potwierdzi, zawsze była linia szczęki. Ja się po prostu miałam manię malowania się do linii szczęki, a że jeszcze, wiesz, podkład miałam zawsze źle, taka mała totalna. I że ile razy byliśmy gdzieś na mieście i Janek mówi, weź tu se rozetrzyj. I ja po prostu stawałam za Jankiem i, wiesz, rozcierałam tą linię, bo to wyglądało źle. A teraz Paweł będzie konturował i jakby robił... takie, powiedzmy, bronzer? Konturowanie, modelowanie, natomiast ja to ale robię korektorem. Też tym samym korektorem, bo ten korektor ma 22 odcienie. Aha. To jest w ogóle zadziwiające. I wszystkie są dostępne w Polsce? Wszystkie są dostępne na estelauder.pl. Natomiast, bo nie ma w Sephorze, nie ma w Douglasie, mhm. tych całych, jest chyba 6 tylko. Który byś użył właśnie przy moim karnecie? Tutaj mam piątkę. Piątka, okej. Okay. Mam piątkę. O, to tak dosłownie tylko w tej partii. Nie robię tego tutaj przy na czole, nie robię tego na nosie, nie robię tego na brodzie, ponieważ ja i tak, wiesz, to co wejdzie... Dziewczyna przyłożyła widelec do nosa i bronzerem tak sobie pomazała, że wyszło jej tutaj ciemno i tu dwa ciemne. W pozostałych miejscach zrobiła jasne i wiesz, jest taki idealnie wykonturowany nos. Znaczy nie wiem, na ile to był Photoshop później, ale... No, są pomysły. Tak. Powiem szczerze, że nie nudzą się. No nie. Ale słuchaj, chciałam ci dokończyć ten temat, z czego wynika brak precyzji. Bo mam wrażenie, że to jest nasza pięta achillesowa, jeśli chodzi o make-upy. Z tego, szczerze teraz, to będzie coś, co będzie tak oczywiste, a z drugiej strony tak proste, że aż trudne do zrozumienia. Braku miejsca do make-upu w domu. Wiesz, kiedy moje makijaże zaczęły dobrze wyglądać? Kiedy ja w końcu miałam tak blisko, tak dobrze oświetlone miejsce, gdzie się maluje, i tak blisko lustro od twarzy, żeby móc zobaczyć każdy niuans, to był moment, kiedy ja się zaczęłam dobrze malować. Nie kosmetyki, tylko kwestia malowania. Bardzo często kobiety malują się w łazienkach. W łazience masz odpowiednio długi blat, więc ta odległość do lustra jest też odpowiednio daleka. Też masz sztuczne światło, nie widzisz tych niuansów. Przy lustrze w łazience może ci się wydawać, że jest spoko, wychodzisz do światła dziennego i smugi, nie? Dokładnie. Światło w łazience często jest też niewystarczająco mocne, żeby zobaczyć pewne rzeczy. Dlatego zwróćcie uwagę, że w hotelach bardzo często jest na wysięgniku takie lusterko, na tej harmonijce, tak. Powiększające po to, żeby dobrze sobie umalować oko, po to, żeby dobrze na przykład bronzerem nie zrobić sobie plam na skórze. I powiem wam szczerze, moje make-upy zaczęły dobrze wyglądać, od kiedy po prostu mam miejsce do malowania się. To nie musi być Bóg wie jakie duże miejsce, bo ja mam, wiecie, mamy niecałe 60 metrów, a i tak udało nam się wygospodarować miejsce, gdzie przy oknie, co jest ważne, gdzie ja mogę zawsze po prostu odwrócić głowę i przy lustrze zobaczyć, czy ten make-up w dalszym ciągu w świetle dziennym wygląda dobrze. Ale naprawdę powiem wam szczerze, jak widzę na przykład, jak kobiety często przechowują też, wiesz, w takim wilgotnym środowisku kosmetyki, szczególnie pędzle. Tak, czyli wiesz, prysznic rano gorący, pędzle sobie stoją wolno w łazience, namakają, no niestety takie są realia, wiesz, ty to wiesz, tam ja są to wiem. Bakterie, no właśnie, to się rozwija wszystko. A potem na twarzy to jest to, co jest, nie? No jak ja zapytałam kiedyś na Insta Stories, jak często myjecie swoje pędzle, nie? No i tam, wiesz, raz na pół roku, raz na 3 miesiące, tak! No, ale wiesz, świadomości nie ma takiej. No nie ma. No tak samo ostatnio czytałam ankietę dotyczącą, jak często powinno się pościel wymieniać, nie? Średnio raz na tydzień. No ale Polacy wymieniają tak raz na 3 miesiące, 2 miesiące, nie? No tak jest, no. Bo to chodzi, że ludzie jakby nie mają świadomości tego, jak powinno się takie rzeczy, jak powinno się dbać o takie rzeczy. Tak musi pachnieć też... w sypialni. No nie? Miami. Piękny zapach ciała ciepłego. No, dokładnie. Marta, teraz tak. Przede wszystkim, na pewno jeszcze nie pudruję. Dlaczego? Dlatego, że no dajmy też czas, to jest taki też trik makijażowy, dajmy czas podkładowi, żeby on sobie poleżał chwilę na skórze. Poza tym, przechodzimy do makijażu oka. To też jest fajna taka rada dla kobiet, które się może nie malują profesjonalnie, bo w momencie, jeżeli coś ci się obsypie, a już masz puder, to jest ciężko ci coś zmyć, bo się robią łaty, jak potem coś dołożysz, tak? No tak. Natomiast jak teraz będziemy malować oko, ale też masz poczucie komfortu, że masz piękną już cerę. No tak, dokładnie. To jest tak, że... po prostu możesz zmyć spokojnie coś tam z twarzy i nie zrobisz żadnej łaty. A tak, łata, która powstała na twarzy, już po prostu jest, no nie... No tak, to już od początku... Tak, ale wiesz co, tak, jeszcze jedną rzecz zrobię, bo wyjąłem specjalnie, ale już zapomniałem. Najjaśniejszy korektor, jaki mam, słuchaj, dosłownie odrobinę
ponieważ będzie rozświetlacz, żeby pięknie pracowało światło na twojej twarzy. Tego triku nie robiłem jeszcze. To jest w ogóle bardzo stary trik makijażowy, jeszcze z starych szkół. Korektorem rozświetlanie tych czołowych partii, czyli grzbiet nosa, kości, tutaj, jarzmowe, jeśli ktoś zwrócił uwagę, tak. Takie kości policzkowe. A ja jeszcze słyszałam jagoda policzka, to też mi się bardzo podoba. Czyli ta pućka, nie? No, albo jabłuszka. Albo jabłuszka, tak. A zmarszczki pod okiem to zmarszczki mądrości? Jakoś tak. Wszystko ładnie nazwiemy, nie? Żeby się tylko wszystko można, oczywiście, wszystko można. Wiadomo. To nie są zmarchy pod oczami, to są zmarszczki mądrości. Od razu się lepiej coś czuje, ci powiem, coś cenzuralnego, ale coś mi się przypomniało, będziesz po prostu grał. Tak samo są te tutaj, nie? Te wiszące takie, kojarzycie? Pelikany. Nie? Pelikany. No. Ostatnio słyszałam, że to są skrzydła anioła. O matko, pięknie. Piękne, nie? Cieszę się, że nie mam. No. Niestety, to są takie rzeczy, wiesz, my kobiety jesteśmy super w takich kwestiach dodawania sobie animuszu i poprawiania sobie nastroju. To na pewno. Marta, zobacz, to jest ta paletka przepiękna, wiem, tak, że ją masz, bo już... To jest ta goodies, nie? Ta leśnia. Mali już mi zdradzili. Tak. Że, masz, że mama ma taki kompas. Tak. I teraz tak, ja dzisiaj używam tych matowych cieni i mówię szczerze, ja piszę maila. W weekend muszę usiąść, bo już w tym tygodniu padłem na to, piszę maila do Stanów, że muszę prowadzić paletę na bazie tych czterech cieni. Też tak uważam. To jest taka jakość tych matowych cieni, że ja po prostu jestem w szoku. Genialne. Zaczynam od najświeższego. A dobra, wiesz co Paweł, a weź powiedz jedną rzecz jeszcze moim followerkom i moim obserwatorkom, bo mam bardzo o to dużo pytań, a ja jeszcze nie zdążyłam tak dobrze wszystkiego przetestować. Jak oceniasz paletki z zestawu Blockbuster? Czy testowałeś się w tym roku? Czy patrzyłeś na te kolory? Testowałem, nagrałem nawet tutorial, ale ten tutorial się pojawi dopiero na początku, na początku grudnia na blog Makijaż Sephora. Super. Tam będzie i będzie właśnie typowo blockbusterowy. Już pewnie nie będzie blockbusterów do kupienia. No pewnie nie, ale... bo one się wyprzedają, szczególnie teraz, kiedy są te wszystkie promocje 30% off, to myślę, że może zabraknąć. Ale właśnie, jakbyś mógł powiedzieć... To od razu tak, palety cieni, te dzienne, to jest po prostu sztos. Jeżeli chodzi o te wieczorowe, są ciemne. I tutaj rzeczywiście trzeba umieć pracować z ciemnym kolorem, bo no wiadomo, jak każdy ciemny kolor może się gdzieś tam obsypać i może być problem później, żeby to wycieniować. Dlatego panie się boją jednak kupowania ciemniejszych cieni, powiek, ale jakościowo to samo. To wszystko jest laura. No właśnie, chciałam powiedzieć, odbić piłeczkę, że to taki by urban legend, że to są słabsze, no bo taka cena, nie, absolutnie. Myślę, że taka marka duża nigdy by sobie na coś takiego nie pozwoliła, żeby wypuścić w takim zestawie świątecznym coś gorszego czy słabszego. I ja zeszłoroczne cienie bardzo lubię i już tam część jest w ogóle wydłubana. W sensie tak mi się podobały. Tam szczególnie taki pudrowy róż był fajny. Taki nie pudrowy, brudny róż w zeszłym roku, taki bardzo ładny. A w tym roku tam przetestowałam dosłownie dwa nudziaki jeszcze z tej dziennej palety. Teraz ten rozświetlacz bardzo ładny jest, tej palety z rozświetlaczem, bardzo mi się podoba. Tak, rozświetlacz jest przepiękny. Więc jeżeli się zastanawiacie, to naprawdę te kosmetyki są, te cienie, bo głównie były pytania o cienie, no bo pomadki to wiadomo zawsze. A i bardzo ważna rzecz, to mianowicie ta paleta, co jest róż, rozświetlacz i bronzer. Ponieważ tam masz trzy produkty, które są w stałej ofercie, włączone jako w jednej palecie. No czyli właśnie. Masz rozświetlacz Modern Mercury, który jest w stałej ofercie, z bronzgodę. Czyli to jest ta trójka. Tak. Dokładnie, trójeczka. Masz tam. To jest ten, słuchajcie, to jest ulubiony rozświetlacz, ten Paweł powiedział, Victoria Beckham kiedyś jak jeszcze Estée miało w pierwszej ofercie, jeszcze jak ona była w Spice Girls. Tak, dokładnie. Miał taką właśnie ten, jak to się nazywa? Modern Mercury. Mercury. Tak. To był rozświetlacz ulubiony właśnie Victoria Beckham. Jego przez długi czas nie było i teraz niedawno wrócił. Bo rozświetlacze wróciły w trzech właśnie wariantach, jedynka, dwójka i trójka i ten model Mercury, trójeczka. To jest właśnie trójeczka, to jest, on jest taki najbardziej chłodny z tych wszystkich, bo tamte pozostałe są dosyć ciepłe, jest jasny, ciepły, troszkę ciemniejszy to dwójeczka, ciepły. I Marta, ten, no perfekcyjnie znasz wszystko. No tak, bo ja ich bardzo często, tutaj jestem uzależniona od tych rozświetlaczy, naprawdę. I ta trójka, czyli model Mercury, on jest najbardziej chłodny i ja go najbardziej lubię. Tak, on naprawdę, też jest najbardziej sprzedażowy, wiesz? On robi taką robotę, w sensie on jest taki vintage'owy trochę. Trochę tak. Nie? Takie lata 80, taki trochę kosmos makijażu. Ale to wszystko zależy, ile tego produktu nałożycie, bo jak tylko muśniecie policzki, to po prostu jest ładny, chłodny odcień bez jakiegoś efektu przerysowania. Ale jeżeli dołożycie sobie więcej, to robi się taki fajny vintage'owy make-up. Ja uwielbiam. Naprawdę. Ja też. To jest bajka.
I rzeczywiście ten model Merkury pasuje, bo to taki kosmiczny trochę wychodzi, nie? No jest, jest na maksa. W ogóle on się pojawił właśnie, Wiktoria jeszcze zakochała się w nim, jak była w Spice Girls. Potem był właśnie Westerlauder, potem już, no już kilkanaście lat później pojawił się znowu Westerlauder i potem w kolekcji chyba, Wiktorii Beckham. No właśnie, chyba był w jej limitowanej kolekcji. Tak, i ona powiedziała, że musi być rozświetlacz, który ona jako piosenkarka Spice Girls używała właśnie... A ona zawsze miała mocno rozświetlone przecież, nie? Kości tak, policzkowe. Tak. Jak ją pamiętam, to ona zawsze miała bardzo mocno je podkreślone i mocno rozświetlone. Jeszcze tutaj mina, nie? No, tak. Ale delikatny foch. Dokładnie. No i tam jest jeszcze róż. 220, Pink Kiss. Mhm. Pink Kiss. A to wiem, który, dobra. Ja najbardziej lubię ten peach coś tam, bo nim najrzadziej sobie robię krzywdę, nawet jak się szybko maluje. Bo to jest taki kolor do mnie dopasowany, że bez problemu nie robię sobie nic. I teraz tak, Marta, proszę się powiedzieć. Ja jestem zachwycona tym podkładem. Naprawdę. Świetnie wygląda, nie? No właśnie widzę teraz. Zerkam, ale tak ładnie zdrowo skóra wygląda. Piękne. No, on wygląda ślicznie. To jest pure beige, czysty beige. Naprawdę, no rewelacja. To, co ja teraz robię, Marta, to tutaj troszkę popracuję w zewnętrznym kąciku w załamaniu oka, żeby troszkę unieść. Na razie wszystko robimy w macie. A co potem zrobię? Potem zakryję ten makijaż rozświetlaczem. Ponieważ tak, nie będzie kresek tutaj, bo nie chcemy absolutnie pomniejszać oka. Otwarte oko. Dokładnie. Otwarte, rozświetlone, pełne blasku oczy. No myślę, że doczepimy kilka kępek, żeby tak, nie to wszystko wyglądało. To. Tylko ważna jest ta rama oka, która tak fajnie otwiera spojrzenie. No te cienie po prostu, no dla mnie to jest bajka. Te cienie to jest... Bardzo je lubię. Ja w ogóle w wakacji jeszcze używam tego turkusu, on jest bardzo ładnie wyglądał. Piękny jest, piękny. A miałaś tą kredkę naszą Electric Cobalt? Nie. No to ci później pokażę. Bardzo lubię też właśnie te cienie, chociażby dlatego, że je się nakłada warstwowo. I to ja uważam, że Estée w ogóle Lauder, jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody z cieniami i zabawę w ogóle w malowanie oko, jest idealne, bo na przykład ja mam problem z wieloma markami, takimi, których paletki są bardzo chodliwe, że to jest tak już napigmentowane, że mam bardzo duży problem, że przykładasz raz i już jest tak mocno, że później rozblendowanie tego jest stresem. Ale wiesz, dlaczego tak się dzieje? W Estée budujesz to krycie. No właśnie, bo w Estée jest inny makijaż, inny kanon piękna, tak. A w tych klasycznych to są to takie mocne makijaże instagramowe. Tak, dokładnie. Czyli ten musi być widoczny. Pigment, grafika i tak dalej. To też jest ładne, tylko to już trzeba umieć się malować. I mam wrażenie, że bardzo wiele kobiet to dystansuje, bo nawet jak oglądam te swatche, wiesz, na rękach, nie? Jak często dziewczyny nagrywają, to widać, że to po prostu jedno przeciągnięcie palcem robi już tak intensywny kolor, że mnie jako osoba, która na przykład gdzieś była jakiś czas temu na początku drogi nauki malowania, to dystansowało, bo bałam się po prostu, że zrobię sobie krzywdę, że zrobię sobie pandę tym kolorem, a nie ładne oko. Więc to mi się właśnie podoba w tych palatkach, tych nawet takich safron, nie jest taka jedna, tak. Szafranowa, nie pamiętam, to jest jedynka? To jest piątka. Piątka. No to jest właśnie ta popularna piątka, o której mówiliśmy. Tak. Robimy ją dzisiaj, czy nie robimy? Tak, to ona jest o tyle fajna właśnie, że to jest, tam się buduje ten kolor. Czyli jak przyłożycie pierwsze dotknięcie pędza, to będzie ledwo widoczne i to jest super, bo w momencie, kiedy chcecie troszkę więcej, to po prostu sobie to dokładacie. I co jest ważne, to się cały czas trzyma, to się nie osypuje. No pewnie w jakichś skrajnych przypadkach, jak już tak dużo tego dołożę, to pewnie by się zaczęło osypywać, ale to nie jest taki, to nie są cienie, które miałyby się osypywać w żaden sposób. One mają taką trochę kleistą konsystencję, mogłabym powiedzieć, nie? Taką oleistą. Tak, zgadzam się. No więc to jest fajne właśnie, jeżeli zaczynacie przygody z make-upem, to te paletki są super, bo nie zrobicie sobie nim krzywdy po przyłożeniu pierwszym pędzla do powieki, a w przypadku właśnie osób, które jeszcze gdzieś tam nie do końca się w tym czują pewnie, no to to jest naprawdę na wagę złota. Zgadzam się w pełni. Jest blask? Jest. Myślę, w każdym tu jest blask. To jest rozświetlacz położony na powiekę. Nie wiem, czy zdążyłaś zauważyć. Tak, widziałam. I który nakładałeś? Mordę Mercury. A. On niby jest chłodny, ale on tak się pięknie dostosowuje do kolorytu i skóry i wszystkich pozostałych produktów, które są na twarzy, że naprawdę szacun dla niego. To szacun. No rozświetlacz sam sobie jeszcze pachnie, nie? No właśnie. Bronze Goodies teraz w tej nowej kolekcji te rozświetlacze pachną tak cudownie, że czekam, aż pojawi się zapach perfumy z tym, o tym zapachu.
Bo ten metabolizm... Są. To jest, ale to jest dokładnie ten dokładnie sam zapach? Dokładnie ten sam zapach. Naprawdę? Dokładnie ten sam, tak. Tylko ja nie mówię o tych, tych matowanych niebieskich. Nie, nie, nie. On musi być brązowy po prostu, o deparfum, tak. Zaczuczka. Ale powiem ci, Marta, wiesz co, tak, bo to jest tak, że jak się robi make-up, to później tak mówię, a coś jeszcze dodać, coś jeszcze nie dodać. Tak, jest pięknie rozświetlone oko, ale nie wiem, czy ja bym nie poleciał trochę, bo będą piękne czerwone usta. Że ta góra będzie totalnie nieruszona, rozświetlona będzie, ale dół damy nie czarną kredkę, ale lekko brązową. Dobrze. Dam ci do linii wodnej, ona ci nie pomniejszy oka, ale sprawi, że jak będziesz na sesji tak mrugała, to tak będzie pięknie wyglądało. Bardziej wyraziste spojrzenie. No. To zróbmy tak. I teraz jeszcze tylko powiem, dlaczego robię troszeczkę innymi krokami ten make-up. Dlatego, że ja stosuję to, co teraz mamy na twarzy, czyli podkład, te korektory, które modelowały, lekko konturowały nam twarz. I teraz oko jako taką bazę. Dlatego, że za chwilę przejdziemy do pudrowania twarzy. Jak przypudruję twarz, to ja będę ją modelował na sucho. Czyli ja użyję oczywiście rozświetlacza w kamieniu, ja użyję bronzera, żeby nadać pięknych kształtów twarzy jeszcze. To będzie wszystko zupełnie nabierało innego efektu. Róż musi się pojawić. No tak. Ja sobie nie wyobrażam gwiazdkowego makijażu bez różu. Przecież to jest w ogóle ciepło, gorąc, ognisko domowe, nie? I po prostu sam rumieńczyk szykuje. Ja w ogóle, jak byłem w Finlandii, to tam babeczki mają naturalnie ten rumień na twarzy. No. Tak pięknie wyglądają takie babuszki. Tak, uwielbiam to, uwielbiam to. Mój mąż też ma taki, też właśnie do tego go kocham. Pozdrawiam. Nie uśmiechnął się, dokładnie uśmiechnął się, ja nie wiem dlaczego. Ja to mu prawie komplementy, a on nic. Dobra, biorę brązową kredkę, tak żeby tu się do niej muszę dobrać. Zobaczmy to. Dobrze. To jest w ogóle. Artystycznie miła. To też jest brąz? Tak, to jest brązowa kredeczka. Aha. Patrzmy w górę. I teraz delikatnie. Tu na krawędzi rysuję sobie po linii. Zapewne wiesz, że czarna by od razu stworzyła taki bardzo silny efekt. Tak, zamknęłaby trochę oko. Dokładnie, nie? Ale brąz. Spójrz kurde, proszę. Brąz zadziała zupełnie inaczej. Dlatego, że tak, pomimo tego, że ja ją tu rysuję w linii środkowej, teraz biorę sobie pędzelek, ten, którym wcześniej cieniowałem. Uwaga, patrzę na górę jeszcze. Delikatnie. Chwytam kredkę ze środka i rozcieram ją. Delikatnie na zewnątrz? Tak. A to ładne musi być. Będzie taki piękny, dymny efekt, aczkolwiek subtelny. Potem oczywiście będziemy sobie dokładać odrobinę, ale to niesamowicie definiuje kształt oka. Aha. Oczywiście kres wszelkiego rodzaju eyelinerowy na głównej powiece też, ale czasami jak ja się tak napatrzę na te wszystkie makijaże, które są wszędzie dookoła, z każdej strony, w sensie z szafy mi wyskakują na Instagramie, to nie do końca ja to czuję. Nie wiem, czy wiesz, o co mi chodzi. Tak, to jest tak, że już kolejny taki sam. No. Dlatego ja lubię szukać, poszukiwać, coś tam myślę, coś połączę. Pokaż się. No, już się coś fajnego dzieje. A wiesz, ja bardzo też lubię, ja lubię w ogóle bardzo kobiety otwarte na makijaże, czyli ostatnio coraz częściej spotykam się, nie wiem, jest jakaś taka potrzeba zdefiniowania siebie poprzez jeden konkretny wygląd. Czyli zawsze takie same włosy, zawsze taki sam make-up i ja się poza to nie wychodzę, bo ja nie wiem, jak wyglądałabym inaczej, ale boję się tego. I uważam, że w ogóle to jest bardzo ograniczające, no nawet taki samorozwój, no bo jesteś w stanie poznać siebie lepiej, kiedy zobaczysz siebie w różnych wydaniach. Oczywiście, a nie w jednym, można się zaskoczyć. No właśnie. Ja na przykład w młodości dzień w dzień malowałam sobie kreskę linerem, bo uważałam, że tylko tak wyglądam super. I później złapałam jakiś taki wstręt do tej kreski, że przez, nie wiem, 3 lata nie malowałam jej ani razu. I czułam się zupełnie inną osobą, wiesz, jak patrzyłam w lustro, w porównaniu do tej właśnie dziewczyny z tą krechą taką mocną, wymalowaną. Więc takie eksperymentowanie też pozwala ci się dowiedzieć o sobie czegoś więcej, nie? Oczywiście. No, ale jest taka potrzeba zdefiniowania się poprzez jeden sposób wyglądu. Nie? Zgadzam się w pełni z tym, co mówisz. Nie? Często pewnie się zadaje, panie Pawle, tylko u mnie to tylko taki brązik na ustkach, nic innego, ale pani super wygląda, ale fioletowy. Czasami jak mówią smoki i później jest to smoki, o matko, to jest smoki. No. To jest w ogóle też.
Teraz przechodzimy. Na razie nie tuszu, jeszcze nie tuszuję rzęs, bo będę teraz pudrował twarz. Tak robię nie po kolei, ale chcę, żeby wszystko było właśnie wydobyte na maksa, plus aczkolwiek subtelne. I teraz tak, ja zaczynam sobie od nosa. Używam pudru sypkiego, którym jestem absolutnie zachwycony. A pędzelkiem nakładasz? To pędzelkiem, tak. Ja nie mam... W sensie takim innym, nie takim okrągłym. Tak, on jest taki malutki, taki w zasadzie języczkowaty. Mhm, no właśnie. A nie taki okrągły walcowaty. Tak jest. On się bardzo dobrze nadaje, ten puder w ogóle do sesji utrwala niezwykle makijaż na bardzo długo. To jest ten, który ostatnio już używaliśmy. Żeby kręc przy razie. Ja bardzo lubię też puszki, natomiast teraz znaleźć puszek do makijażu graniczy z cudem. No tak. Bo nałożony puder puszkiem daje taki efekt wręcz charakteryzatorski, tak? Bo ten wtłaczasz dosłownie puszkiem puder w skórę. No właśnie, a nakładasz puder na całą twarz, czy nie? Zauważ, że ja tylko nakładam tak, był nos, pod nosem broda, idę tutaj, gdzie mamy rozszerzone zazwyczaj pory, żeby ładnie zblurować i zmatowić. Na pewno pudru nie nakładam pod kością policzkową, tutaj w tej partii, gdzie mamy zazwyczaj włoski. I sucha skóra jest najczęściej, tak. No to jest tak granica, której nakładam. Oczywiście też pamiętajmy, jaki puder nakładam, bo są różne pudry, na przykład jak jest jakiś biały puder z krzemionką, no to nie nałożę tak. Bo wiesz, później jak zrobimy zdjęcie z fleszem, to będziesz cała w łatach. Tak. Trzeba zwracać uwagę, jakie pudry. No na pewno na czoło, to w ogóle bez dwóch zdań. To wiesz, też doskonale, no bo czoło nam się najszybciej wybłyszcza. Powiedz mi, co to jest? Ostatnio słyszałam taki określenie, puder bananowy. On ma kolor bananowy, po prostu. On jest bardzo często wykorzystywany jako puder charakteryzatorski. Zasinienia? Wiesz co, on wszystko niweluje. Naprawdę? Tak naprawdę, tak. Ale on jest troszkę takim pudrem... Nie wiem, jak to napisam, taki zapychaczem. Okay. Dla mnie to nie jest puder, który na pewno do noszenia na co dzień, nie ma takiej opcji. On w ogóle jest bardzo popularny w telewizji. Tak, usłyszałam to określenie pierwszy raz ostatnio. I się zastanawiam, co to jest w ogóle? Czy to jest kwestia, że on jest jakiejś mączki bananowej, czy kwestia koloru? Ale mówisz, że głównie to jest to kwestia koloru, tak, puder bananowy. Bo ja przynajmniej tak nie słyszałem, żeby to były jakieś ekstrakty bananowe. To czyli pewnie tylko, bo ja w ogóle sobie wpisałam w Google, rzeczywiście żółty jest. Tak, on jest zawsze żółty. Zawsze żółty. W ogóle na pierwszy rzut oka byś nie chciał go użyć. To jest ten transparentny żółty puder bananowy. Ja nie przepadam. Kiedyś go widziałem, ale on rzeczywiście, słuchaj, jak zmatowisz się o godzinie 4 nad ranem, to masz do kolejnej 4 po prostu taki mat, że tylko jak zmyjesz później, nie jesteś w stanie po prostu zrozumieć, dlaczego tak się właśnie stało. Tak się dzieje. Tak samo są te takie charakteryzatorskie marki też, nie? To one też takie są, kuszą tą nieskazitelnością, tylko później tak zapychają pory, że dokładnie. To jest walka później o dobrą, o jakość tej skóry przez kilka dobrych tygodni. Tu używam bronzera, którego bardzo lubię. To jest bronzer w ogóle z Victoria Beckham. Ja nie jestem w stanie. Nie jestem w stanie się rozstać z tym bronzerem. Uważam, że jest to jeden. Że jest chłodny pewnie. On, wiesz co, on jest taki pół na pół, ale to jest. On jest matowy, ale pięknie modeluje skórę. Nie za mocno. Na pewno nie używam tutaj nic takiego szaro, takiego wiesz, ciemnego, ziemistego. Takiego tak, stricte tego polowania. Tak, to jest masakra w ogóle. Później też jak chcesz zmienić coś w światłocieniu, to wychodzą jakieś takie przepalenia. No tak. Jakby ci rzeczywiście ktoś limo zrobił. A tego nie chcę. No tego nie. Tutaj fajnie. Fajny trik na przykład w skronie. Tutaj troszeczkę więcej nałożyć, to wtedy na maksa ci wyszczupla buzię, a to was zawsze jest pożądane, szczególnie na zdjęcia. Szczególnie u kobiet na zdjęciach. No właśnie. Chociaż w stadionie mężczyźni też używają bronzera matowego. Spotkałem z tym się wielokrotnie. No Azjaci używają na gminie, już coraz więcej widzę produktów u nich. Poza podkładem. Są oczywiście brwi, to w ogóle na porządku dziennym mają zrobione. Pięknie wymalowane te brwi. No już są bronzery. Słuchajcie, w Polsce to cały czas jest kontrowersja, ale na przykład jak ja byłam w Nowym Jorku, to widziałam bardzo wielu facetów kupujących kremy BB, albo w ogóle to czasami widać po prostu, że ktoś ma delikatny make-up zrobiony. Nie chodzi mi tutaj, wiecie, absolutnie o make-up oka,
Tylko po prostu lekkie, czy przyblurowanie twarzy, czy właśnie użycie jakiegoś kremu BB, czy kremu CC, który ma delikatnym kolorem. W Polsce to cały czas jest gdzieś tam kontrowersja. Facet, który używa kremu z delikatnym kolorem, ale ja uważam, że to jest, że wszystko jest dla ludzi. Szczególnie jeśli ktoś ma na przykład kompleks, jakiś naczynek, czy jakiś tam powiedzmy przebarwień, tak? Po jakiś, czy to, nie wiem, trądzikach, czy... To czemu miałby tego nie używać, skoro kobiety używają? Na świecie się to staje już coraz bardziej normalne. W Polsce pewnie jeszcze troszkę potrzebujemy czasu. Widziałam ostatnio Ciebie, Paweł, na Instagramie, że nawet ktoś Tobie zadał pytanie. Jaki krem poleciłbyś dla mężczyzny? Mi się podoba to, że ktoś zaczyna, jakby, że zaczyna się takie pytanie, że, jakby, że zaczyna się zainteresowanie tym tematem, bo skoro my możemy sobie w ten sposób trochę pomóc gdzieś tam z kompleksami, to czemu mężczyźni mieliby tego nie robić? Prawda? No, oczywiście, ja uważam, że to jest normalne. Tak, absolutnie jest to, normalne. Jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie na ten temat. Ja uważam, że to jest nic złego. Naprawdę. Ja się też po to podpisuję. Dzisiaj mężczyźni chcą dobrze wyglądać, zwłaszcza, że mamy tyle różnych fajnych produktów. Oczywiście. I dodatków do odzieży, jakichś no. tam galanterii i tak dalej. To jest w ogóle no, mega. Dokładnie. Jednak patrzymy na atrakcyjność drugiej osoby, tak? To ma bardzo duże znaczenie. Tak. Ale wiesz, nawet pielęgnacja męska jest, ma taką konotację prześmiewczą, powiedziałabym. I cały czas heheszki są na ten temat, nie? Że o, się wypindrzył albo coś tam. Kurczę, przecież mamy cerę. Każdy człowiek jest no, jakby wyposażony w ten sam komplet. Mamy po dwie nogi, dwie ręce, no, taką samą cerę. Też nam się zdarzają rozszerzone pora, trądzik i te, pory i trądzik. To czemu facet miałby nie dbać i mieć tylko jeden krem? Oczywiście. To jest bardziej męskie, jak facet ma tylko... I wiesz, to jest takie też takie chlubienie się tym, nie? No ja jestem prawdziwym facetem, mam tylko jeden krem. Do wszystkiego. No ja nie wiem, czy to jest takie fajne i czy to jest naprawdę takie męskie. Ale powiem ci coś w ogóle bardzo śmieszne, bo teraz wśród facetów jest coś, jakby mężczyźni nie boją się już mówić o pewnych kwestiach, tak? Czyli tak. albo kwestie zadbania o siebie, ubioru, czy też nawet doceniania siebie, gdzieś na przykład próbując sił modelingu na zdjęciach, bo mamy wielu teraz modeli dojrzałych. No tak, to oczywiście. I to jest w ogóle genialne. No i wczoraj, jak robiłem sesję, teraz do konkursu właśnie modowego, byli no, mężczyźni, chłopcy. Po 12 lat, najstarszy miał 23, no to już rzeczywiście już facet. W każdym razie jeden 19-latek, ja się pytam, a co cię skłoniło do tego, że bierzesz udział w tym konkursie, bo jakby opowiadając mi o swoim życiu, studiuję architekturę, ciężko jest jakby wysnuć tu, że jakby, nie wiem, modelnik jest dla niego absolutnie tą właściwą drogą. Powiedział, że gra też w koszykówkę. I koledzy mi powiedzieli, ty taki ładny, przyzwoity, powinien spróbować modelingu. Naprawdę? Uwaga. To było mega śmieszne, ale aczkolwiek to, no właśnie, widzisz, ja mówię, że to było śmieszne, widzisz, no, to jest straszne. No właśnie, bo to ale... żyjemy w takich stereotypach, słuchaj, no. Po prostu. I to nas strasznie blokuje. Ale no, no naprawdę, super, podziwiam. Chociaż i tak uważam, że faceci mają lepiej, bo ostatnio właśnie miałam taką rozkminkę, mieliśmy w biurze rozkminkę u nas, na temat właśnie tego, jak rodzisz się jako dziewczynka i od dziecka masz już taką całą listę do and don'ts. Rzeczy, które ci wypada albo nie wypada. I sobie wyobraziłam taką sytuację, słuchajcie, nie wiem, jak wy byście się zachowali, jestem ciekawa. Wyobraź sobie sytuację, że masz dorosłe dziecko, nie? Jest już na studiach to dziecko. I teraz wyobraź sobie, że jest to córka, nie? Przyjeżdża do niej na studia, ona sobie wynajmuje mieszkanie. Nie wiem, w Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu, gdziekolwiek. No i ma straszny bałagan w tym mieszkaniu. Jesteś rodzicem, wchodzisz i co mówisz? No Jezu, jesteś dziewczynką i masz tak brudno. No tak jak jest. W takim bałaganie, nie? Po czym? A ja teraz wyobraź sobie drugą sytuację, że masz syna, który też ma też jest na studiach, też w dużym mieście, przyjeżdżasz do niego i też ma bałagan. Co robisz? Zaczynasz pomagać mu sprzątać. Mówisz, no biedny, jak znajdziesz tę kobietę, to, chłopak, to ona nie? ci to chłopak. To chłopak, on ma tak brudno, no tak. To z chłopakiem, nie? Tak, dokładnie. Przyjedziesz, poznasz dziewczynę, to ci zacznie sprzątać, to trochę się ogarniesz. No tak jest. Tak jest. Dziewczyna mi jest tak, masz za mocny ten makijaż, no jak ty się tak mogłaś uczesać? No przecież by kiedyś facet dostał nagane, że przyszedł poczuchany do pracy, ja nie usłyszałam nigdy. Nie, ja też ewentualnie koleżanki mogą powiedzieć, widziałaś, chyba dzisiaj spał na lewym boku, bo jest tam odciśnięty czy dokładnie. Coś, nie? Ale do kobiet dajemy sobie takie prawo w ogóle oceniania i takich niewybrednych uwag, nie? Ale wiesz, pozwolę sobie powiedzieć też, że jakby no, cały czas tkwimy w tych stereotypach i na przykład też jest z kobietą, która no,
Kobiety lekkich obyczajów. No tak. Kobiecie nie wypada, jak ona może. No. Ale facet, żygolak. To jest żygolak. No to może, to jest super, no, w ogóle ekstra, w ogóle. Plus 20 do lansu, nie? Dokładnie. No. To jest przerażające. Tak, cały czas jest ta dominacja. No. Zobacz, nigdy nie widziałam, ile razy widziałam na imprezach jakichś facetów, którzy się napili, obmacywali laski czy cokolwiek, zachowywali się w sposób taki karygodny. I zawsze to było, no dobra, tam poszalam, nie? A kobieta, koleżanki później, wiesz co, ale zachowała się tak, no nie, to kobiecie tak nie przystoi w ogóle, nie? Dokładnie. No, że się dobrze bawić, najlepiej na świecie, ale nie, że tego, słuchaj, że się tak, no, nie, jak mogłaś, to wiesz co, kobiecie tak nie wypada. Ja mam taki, wiesz, jednak żyjemy w Warszawie takim, jednak chyba trochę się śmiem przypuszczać, że to jest trochę bańka taka, no, wreszcie Polski jest zupełnie inaczej, nie? Ale, a gdzie i tak się z tym zderzamy, nie? To jak musi być w takich mniejszych miejscowościach, jak i tam jest w ogóle rygor tego przyzwolenia, czy tam zabraniania kobietom pewnych rzeczy, nie? No, jest. To jest bardzo dobre. Ale to się jeszcze długo nie zmieni. Jeżeli mi dziewczyny piszą, ale masz ładną tą fioletową pomadkę, ja bym sobie w życiu się tak nie pomalowała, bo moja teściowa to by już mnie od czci i wiary odżegnała. Mówimy o pomadce, nie? Tak, tak. W ogóle jakby pomadka miała być no, dokładnie. Jakimś wyznacznikiem czegokolwiek. No to jest... Lubię taki różowy, jak masz tą bluzkę, ale jak ja bym ubrała, to moja teściowa od razu by powiedziała, zapytała mnie na Wigilii, czy ja profesję zmieniłam. To są wiadomości, które ja dostaję. Dokładnie tak. A w ogóle powiem ci tak, Marta, ja na przykład jak patrzę na twój Instagram, na twoją osobę, mm-hmm. bo oczywiście, że uwielbiam całą waszą rodzinę, ale ty w zasadzie jesteś jedyną kobietą tak kolorową, tak energetyczną, że ja nigdy nie znam drugiej kobiety, która tak, nie wiem, ty nie masz problemu z założeniem jakiejkolwiek kiecki, nie wiem, może być, nie wiem, w jakiejś cymbałki, no, kwiatki, to tak, było wszystko, no. Słowiki, nie? No. A weź zobacz, ile dylematów mają kobiety. Co? Ja tego nie założę, no. Jak ja będę wyglądała? Proste, mówimy o prostych rzeczach. Tak, a ty się w tym dobrze czujesz, zobacz. No, trzeba się czuć, trzeba mieć energię. Tak, mi się wydaje, że to jest kwestia też przewalczenia w sobie pewnych rzeczy, wiesz? Bo też to nie chodzi o to, żeby teraz cała Polska ubierała się na kolorowo, bo to też trzeba się w tym dobrze czuć. Niektórzy będą się czuli w czymś takim przebrani. Dokładnie. To nie jest tak, że wszyscy muszą teraz być, jak wiesz, spod jednej formy, mhm. ale też uważam, że głównie to sami sobie stawiamy w głowie takie ograniczenia, niestety. Nie. Mówiąc, a ja bym głupio wyglądała w czymś takim. No i też... Ostatnio przywoływałam jakieś badania z Allegro, słuchaj. Procentowo Allegro podało, ile procentowo się sprzedaje ubrań, jak i w jakich kolorach. Na Allegro, nie? No. Allegro, wiesz, jest ogromnym sklepem, czarne. Nie? 81% ubrań sprzedawanych na Allegro, uwaga, czarny, szary, granatowy. Mhm. W Polsce, nie? No to możesz sobie wyobrazić, jak wygląda polska ulica, nie? Otóż to, dokładnie. A zobacz, co jak Włoszki zaginają system i jak przechytrzają system. Im starsza, tym jaśniej się ubiera, bo jasne kolory nas odmładzają. Oczywiście, to jest... I im starsza pani we Włoszech, okej, tam mają troszkę inny klimat, duży, cieplej i w ogóle, więc łatwiej się nosi jasne kolory, ale nie zmienia to faktu, że jednak mimo wszystko nawet zimą sięgają po te jasne płaszcze. Jasne sweterki, a w Polsce im kobieta starsza, czarny, granatowy, czarne spodnie, czarna spódnica, no to żeby się ukryć, nie? I ten taki mit pokutujący non stop, że czarny wyszczupla, no ale też nas postarza. No, oczywiście. A w ogóle Anwintur, tak? Ona nigdy jej w czarnym nie zobaczysz. No tak, dokładnie. Ona nienawidzi, ona kolor. Tak. Kolor, musi być kolor wszędzie. Ale sama Anna Delorusso na przykład, tak? Ona jest turbokolorowa. To są takie postacie, powiedzmy, ze świata showbizu i mody, które zrobiły sobie z tego swój symbol rozpoznawczy. Ale to jest coś właśnie. Ja na przykład Anne Wintour, jak obserwuję, to ją uwielbiam. Mm-hmm. To już jest starsza kobieta i podejrzewam, że na chwilę pójdzie na emeryturę, a może nie, tak jak Lagerfeld do końca. No właśnie. W każdym razie po prostu no jest perfekcyjny. To jest inny mental też, nie? W życiu. Mm. Nasi rodzice czekali na emeryturę. Myślę, że nasze pokolenie już tego nie będzie. Będziemy pracować do końca, myślę. Bo też będziemy świadomie wybierać pracę i praca będzie naszą pasją. Mm. I to będzie troszkę inaczej to wyglądało. Staram się tak sytelnie, tylko trzeba, żeby cię nie... Słuchaj, ten tusz jest naprawdę fajny. Zobacz, on wzmocnił delikatnie ładnie, i przygotował pięknie. Nam... Pięknie! A jakie ładnie rozświetlona buzia, policzki. Tak. Super wszystko to wygląda. Tak, wiesz,
Oczywiście bierzemy pudę później pod rękę, bo wiadomo, że trzeba coś tam poprawić i tak dalej, to zawsze. Uwaga, teraz przechodzimy do ust, żeby wszyscy zobaczyli ten makijaż taki finalny, natomiast kępki to zrobimy w trakcie. Tak. Żeby nie było. I teraz tak, konturówka czerwona, to w ogóle must have. Mm-hmm. I dzisiaj będzie troszkę inaczej, bo mamy wybraną pomadkę. Pomadkę z Originsa, tak? Tak, z Origins, dokładnie. Tak. Przepiękna czerwień. Coś nowego, coś, co dostanę, chciałem przetestować Marty i wiem, że będzie po prostu bardzo będzie ładnie wyglądać. Bo wybraliśmy też ciepłą czerwień. Dlaczego? Bo z Pawłem też była dyskusja. Ciepła czerwień ma swoje plusy i minusy. Bo z jednej strony może być taka sytuacja, że nam lekko optycznie pożółci zęby. Mnie często pytacie, czym wybieram zęby. Słuchajcie, ja po prostu mam prawie wszystkie odcienie pomadek, które mam w mojej kosmetyczce, są chłodne, bo to jest taki myk, który możecie, bo może być róż ciepły, może być róż chłodny, może być fiolet ciepły, może być fiolet chłodny. Nudziaki też mogą być chłodne i ciepłe. Każdy odcień, każdy kolor może być w odcieniu ciepłym i chłodnym. Używając odcieni chłodnych w okolicach ust, zawsze sobie optycznie wybieracie zęby, ale chłodne odcienie gryzą się ze złotem, a jeżeli święta, to przecież złoto, tak? Złoty rozświetlać pytoną zresztą uszy. To żadne odkrycie, nie, że złoto. No dokładnie. To po prostu zawsze złoto. Tak. Ja nie uważam sobie, no okej, okay, srebro jest piękne. Może być też, ale... Ale czasami jak ktoś mówi, że choinkę na srebrno ubiera. Nie, to taki chłodny, nie? To jest chłodne, takie nijakie, tak, nie? Tak. Więc jeżeli używamy złota, no to ze złotem, złoto to ciepło, koresponduje tylko ciepła czerwień, więc dzisiaj poszliśmy w tą ciepłą czerwień, najwyżej w Photoshopie, żeby bawić wybieranie zębów. Będziemy się martwić potem. Dokładnie, nie my tylko fotograf. Dobra, teraz Marta, proszę, cisza, no tak, musi być cisza, na razie niebo góra. I teraz tak, ja zaczynam od góry i zacznę od kącika do góry, wtedy podrywam usta sobie do góry i nie będzie efektu padających kącików. Mhm. To jest bardzo istotne podczas malowania ust. Czyli od dołu do góry. Od dołu do góry, dokładnie. Lekko od usta. Właśnie. To już zawsze jak się maluje usta, to mi fajnie wszystko wygląda, bo chcemy... Konturówka jest czerwona, aczkolwiek ona, szczerzenie wargową ust, troszeczkę może mieć odbiór różowy. Ale ty znasz tą czerwień, przecież tą konturówką ci malowałem, pamiętasz, na naszych tutorialach. Mhm. Ja wypełniam od razu ustną konturówką. Po co to robię? Że w momencie, kiedy zjesz pomadkę, to pigment połączy się z konturówką na ustach i zawsze będzie ten kolor na ustach. Nigdy nie zejdzie 100%. No też pamiętajcie, że czerwone usta są bardzo wymagające, trzeba z każdego kąta patrzeć. Bardzo ładnie. Jest troszkę różowe, nie? Czerwone usta zawsze na wyzdechu. Dzisiaj inaczej. I znowu. Jak już mamy górę. Ona nie jest gotowa absolutnie, ona jest po części. Bo tutaj tych procesów będzie wiele. Pomimo tego, że będzie pomadka, to my jeszcze błyszczyk nałożymy. Ten efekt z ostatniej sesji. To był sztos. Z tym różem. Tak, ale z różem, a potem ten oraz, pamiętasz? No tak. Nakładaliśmy na to jeszcze błyszczyk, by stawić. W zasadzie to jest olejek. Tak, ale wyglądało to super. Bomba. Teraz tak, napnij proszę dół. Zaczynam od środka, czyli ja to nazywam łódeczka. Może pokażę. O, tutaj. No idziemy. I cały czas rysując do środka, czyli tak jak od góry, to jest to samo tutaj. I łączę. Pamiętajmy, że jako makijażyście zawsze jest trudniej, no bo jest ciężko zsynchronizować się z oddechem. Jeżeli wy same potraficie to zrobić, to na pewno też szybciej to zrobicie. Jeżeli macie prawo oczywiście, bo znam kobiety, które pierwszy raz biorą czerwień do ręki, to wychodzą kwiatki. Mhm. Ewentualne jakieś niedociągnięcia zawsze można na koniec wytuszować sobie korektorem z pędzelkiem. Pędzelkiem z korektorem. Tak. O, widzisz tutaj, tak. W kącikach zawsze jest tak, że czasami gdzieś tam z konturówki jakiś kropelka się rozprzesta. Zawsze wszystko do środka.
No właśnie, to jest dobra metoda, słuchajcie. Zawsze poprawiamy usta do środka. Nie rozmazujemy ich na zewnątrz, tak, tylko wszystkie poprawki do środka. I teraz tak, jak mamy sesję, gdzie dochodzi jakaś mimika twarzy, oczywista, to należy pamiętać tutaj o dociągnięciu kącików, żeby nie było, że są niepełne z jednej i z drugiej strony. Natomiast usta malujemy do momentu tego mokrego. Oczywiście może się zdarzyć, że możemy zęby przybrudzić, no ale nad tym panujemy. Dobra, jedziemy dalej. Tylko mam powiem odczucia, te konturówki właśnie bardzo lubię tak ze step. Mam dosłownie dwie tylko, ale bardzo je lubię, bo one już same są bardzo oleiste, nie są takie suche. Tylko same już budują taki efekt dosyć mokrych ust. Znaczy w sensie tak jak pomadka trochę. Tak. Ale jakie trwały, nie? No właśnie. Teraz tak, ta czerwień. No przykładając to widać ewidentnie, że czerwień, pomadka jest czerwona, a usta są różowe, no ale taka jest konturówka, ona ma w nazwie red. No to jest... Zacznę zawsze od środka, żebyście zobaczyli efekt. Nie, to jest na to, nie? Jaki rozświetlacz został użyty? Model Mercury. Estée Lauder, linia Bronze Goddess, numer 03. To jest ten od Victoria Beckham ulubiony. No, piękna czerwień. Rozświetlacz. Tak jest. Ja sobie zawsze od środka wypełniam, potem ten kontur sobie pięknie wyrównam. Jest to zdecydowanie prościej w ten sposób, bo jakbym zaczął od konturu, no to jak mi wyjdzie krzywo, to muszę wszystko poprawiać. Tak to wiem, że już część roboty mam zrobioną. No jest czerwień, nie? No teraz tak. A zobacz, jakie zęby ma białe. Widzisz? No, mimo wszystko. Ale ona nie jest ciepła. Ona nie jest ciepła. Ona jest taka, ja bym powiedział, na pograniczu, ale... Chyba jest taka przewagą... neutralna, nie? Tak. Ona jest piękna. Coś czuję, że będziesz zadowolona z tej czerwieni, bo ona jest niesamowicie kremowa. Czujesz to? Tak. Będzie ładnie pracowała. Ona jest tak nadkremowa na maksa. No też wiadomo, jeżeli chcemy perfekcję uzyskać, to pędzelek jest absolutnie niezbędny. Też wiem też, że kobiety potrafią sobie pomadkę bezpośrednio namalować. No ale jeżeli od 30-40 lat się używa czerwieni, to myślę, że po ciemku się używa. Tak pięknie. Myślę, że 30 lat to i wałkiem takim malarskim. Sorry, że tak moja głowa tu wchodzi, ale muszę widzieć kącik. I to jest właśnie, Marta, to pamiętasz, jak tutorial nagrywaliśmy, nie? Paweł, czy możesz mnie głowę wziąć w drugą stronę i malować, tak, nie? Tak, tak. Jakbyś mógł się tam odwrócić i malować, to nie wiem, że... A możesz lewą rękę? Bez nic. To jest nim. No. Góra jest. Teraz go musi poprawić kontur. Powiem tak, czerwone usta są bardzo trudne. Nikt w życiu nie powiem, że czerwone usta są łatwe. Na pinek. Kreska czarna na powiece i czerwone usta to jest w ogóle najtrudniejszy dwa elementy na twarz. Marta, to po prostu czerwień dla ciebie. No, bardzo ładnie. Piękne jest to czerwień. Taka presja, naprawdę, przy czerwonych ustach, że...
Chciałem mi się przebiegł wokół bloku. Aczkolwiek powiem, że na backstage'u to jest awykonalne. Na pokazie mody, żeby zrobić czerwone usta. W życiu nie zrobisz. No. Nie. Ale chciałam powiedzieć właśnie, że tak. Są takie wyniki, nie? Są takie super filmiki. Co, to jest inne. Są takie filmiki, nie wiem czy kojarzycie, jak dziewczyny malują sobie kredką, nie kredką, linerem oko i to ma być taka cienka kreska, ale ciągle nie wychodzi, tak dodają, żeby wyrównać i w końcu cała powieka jest czarna, to ja mam tak z ustami często gdzieś wyjdzie, a trochę jeszcze, dalej, to, jeszcze to proste, nie? Wychodzi taki clown tak. Z tego. Dobra, i teraz wjeżdża, słuchajcie, objętość, tak. To co w ogóle robiło Sean. Super jest, tak. See through, tak się nazywa, Lipoi. Jedziemy. Dobrze, że białe kiecki przez głowę nie zakłada. Tak, dokładnie. Tego nie wiem jeszcze. O, nie, nic się stało. Zaraz wyciągnę. No Marta, no ty, twoje usta są stworzone właśnie do takiego efektu laku. Mhm. Błysk. Ja to bardzo lubię. No błysk, pięknie. Błysk. Pięknie. No czy trzeba coś więcej? Nie, już nic. Nie. Ja myślę, że powoli będziemy kończyć, tak. Bo już to, te kępki sobie przyklejamy. Tak, to już myślę, że nawet tam na miejsce dojedziemy, wiesz? Dokładnie. Troszkę nam dłużej zeszło, wiadomo, też gadamy, nie? To jest inaczej. Dokładnie. Więc możemy się powoli żegnać z wami. Pokażę wam efekt finalny, jak już będziemy na miejscu. Jakbyście miały jakieś pytania, to piszcie na priv. Ja będę jeszcze teraz z Pawłem przez chwilę, to podpowiadamy wam. Jeżeli macie pytania o konkretne kolory, które ci użyliśmy, to piszcie śmiało na priv, to damy wam znać. I żegnamy się z wami tymczasem. Pa! Wow, jaki glow wyszedł fajny. Z matowiny oczywiście.